Rokasz, witam w Wehikule Czasu. Od kilkudziesięciu lat trwają prace badawcze nad ludzkim umysłem i jego możliwościami, w tym nad jego kontrolą. Takim zaawansowanym przedsięwzięciem miał być projekt o nazwie MK Ultra, prowadzony przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych w latach 50. i 60. Program ujawnili dziennikarze i Komisja Śledcza Rockefellera w 1977 roku. Na podstawie śledztwa ustalono, że celem badań było zbadanie możliwości kontroli ludzkiego umysłu z wykorzystaniem wszelkich środków, m.in. LSD, bodźców elektrycznych i przekazów podprogowych, które miały być później zastosowane na radzieckich agentach. CIA przyznało, że w 1973 roku dyrektor agencji Richard Helms zniszczył większość dokumentów i wyników badań dotyczących MK Ultra. Do tej pory nie ustalono, ile osób wzięło udział w badaniach. Co ciekawe, nikt z uczestników nie był nawet świadomy, że bierze w nich udział, a agencja szybko zacierała po sobie ślady. Zamknięcie programu MK Ultra nie przerwało fali teorii spiskowych na temat tajemniczych technologii i wynalazków, które mogą być wykorzystywane do kontrolowania ludzkiego umysłu. Możliwe, że takie badania są prowadzone do dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.